Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Teraz zapraszam pana Marka Gierlacha. Jego wystąpienie ma wiele mówiący tytuł. Banalność zła w Płońsku. Na pewno się przyda. Trochę obniżę, bo i postura licha, więc zechcą państwo to wyrozumieć. Jeżeli coś będzie nie tak przeskakiwało, to proszę pamiętać, że ja jestem indolentny elektronicznie, w związku z tym odrobinę cierpliwości. Tytuł istotnie budzący jednoznaczne skojarzenia. Do tego gremium nie muszę mówić, jakie skojarzenia i jakiego okresu i jakiej sprawy dotyczyły. Jestem ekstrawertykiem, w związku z tym, jeżeli momentami wezmą górę emocje, zechce mi szacowne gremium to wyrozumieć. Bardzo jestem emocjonalnie w całą tę sprawę zaangażowany. Jeśli w moim wystąpieniu będą też jakieś niezborności z naturą prawa religijnego, niech mi obecny tu na sali czcigodny rabbi Michael Sudrich zechce wybaczyć. Skąd ten tytuł? Ten tytuł jest, to rzecz dotyczy Płońska, zgodnie z tym tytułem. Tytuł wzięty z czasu dawnego, ale jednocześnie jest tytułem mojego maleńkiego artykułu przeznaczonego dla lokalnych mediów i dla centralnych. I nawet było duże zainteresowanie, tylko powiedziano mi... Dobrze, tak słychać? Słychać. No wie pan, gdyby pan tak wycieniował niektóre akcenty, niektóre fragmenciki odnośnie pewnych zachowań historycznych wyrzucił i jakbyśmy tak przeszli tylko do metrów kwadratowych i do dat, to byłoby dobrze. Nie jestem aż tak przywiązany do swoich tekstów, żeby nie brać pod uwagę ingerencji redakcyjnych, ale tym razem powiedziałem nie. I pewnie można by ten tekst tutaj przeczytać jako właśnie to wystąpienie, ale po drodze nastąpiło ileś tam zdarzeń. Uważam zresztą, że może rzeczywiście emocji było tu za dużo, więc tylko raz się odwołam do fragmentu tego tekstu. Banalność zła w Płońsku. Nie dotyczy tylko rzeczy ostatnich, z ostatnich paru lat. Dotyczy głębokiej przeszłości tego miasteczka. Miasteczko, jak każde inne mazowieckie miasteczko, o swojej dwutorowej przeszłości i ludności polskiej, i ludności żydowskiej, splecionych wielowiekowym związkiem, wielowiekowym współżyciem. Miasteczko to dzisiaj funkcjonuje. Cmentarza nie ma, a jednak miasteczko jest. Żyje swoim rytmem, swoich kompleksów, swoich ambicji, swoich bieżących zdarzeń. Żyje sobie. Na marginesie, dosłownie i w przenośni tego miasta, dzieją się rzeczy niezwykłe i o tych rzeczach chciałbym dzisiaj powiedzieć. Jak zwykle szukam motta, które do mojego wystąpienia byłoby właściwe i wprowadzałoby w nastrój zagadnienia. Nie mogłem ich znaleźć, ale dzisiaj szczęśliwie przyniesiono mi, jak każdemu z państwa tutaj, wytyczne komisji dotyczące ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce. Tu jest smakowite, bardzo ważne, bardzo nośne zdanie, szczególnie dla mnie dzisiaj. W myśl tradycji żydowskiej cmentarz jest tam, gdzie znajdują się szczątki ludzkie, niezależnie od tego, czy zewnętrzne oznaki oznaki cmentarza uległy zniszczeniu, jego granice uległy zatarciu, czy też ten cmentarz został zabudowany. Cmentarz jest zawsze, póki ostatnia kostka
osoby pochowanej się tam znajduje. Trochę inaczej jest w wierze chrześcijańskiej, w pogańskich historiach, ale to mniejsze. W miasteczku tym dzisiaj nie znajdziemy już nikogo. Żyje jedna jedyna osoba, która jest pochodzenia żydowskiego. Ale kiedy wędruję po nim, a wędruję po nim od 75 roku, od pierwszych moich wykopalisk, podobnie jak kolega Piotrowski mówiący wcześniej, byłem wtedy studentem archeologii, i kiedy przymknę oczy, widzę tłum, milczący tłum, który mnie otacza. Tłum, który ludzi, którzy zaglądają do okien mieszkań, które nie są już, ich już mieszkaniami, wchodzą do domów, które nie są ich domami, którzy bezradnie drepczą, szukając swojej świątyni, domu jednego Boga. I w końcu trafiają na rozległą przestrzeń, gdzie szukają swoich bliskich. I tych też nie ma. Tu cienie się rozmywają. Płońsk. Parę zdań wstępnych. Pierwsze wiadomości na temat obecności społeczności żydowskiej w Płońsku 1446. W 1670 roku Wiśniowiecki zezwala na budowę domów, burznicy, synagogi i produkcję piwa. To był czas po potopie. Wcześniej raczej niechętnie pozwalano Żydom na osiedlanie się w Płońsku. Potem znajdujemy tych domów coraz więcej i coraz więcej jest ludności. W końcu te proporcje wahają się mniej więcej 50 na 50. W 1802 roku, tu koleżanka, która mówiła o Płocku, bo to też tam było sygnalne, zniesienie przywileju de non tolerandis judeis. To jest ten moment, kiedy Prusacy porządkują całość swojej nowej przestrzeni, jednocześnie pozwalają na osiedlanie się żydowskiej ludności ze wsi do miast, przepływ. To wtedy właśnie w Płońsku tej ludności stan sięga 85%. Już nigdy później tyle nie będzie, ale przed II wojną światową będzie to około 65%. Liczebność społeczności jest podana. 1938 Polaków 4002, Żydów 7560. Wrzesień 1941 rok, założenie getta. No, standardowe zachowanie okupanta. To getto, podobnie jak płockie, nie było szczególnie szczelne, ale funkcjonowało. 11-12-1942 zagłada. Ostatni transport odchodzi 15 grudnia. Sztetl, miasteczko. Tak ono wyglądało. W XIX, początkach XX wieku, obiekt znany powszechnie, identyfikowany z premierem Ben-Gurionem, z rodziną premiera Ben-Guriona, ale chyba nie do końca tak jest. Natomiast jest to niewątpliwie jeden z trzech budynków murowanych żydowskich, które jeszcze pod koniec XVIII wieku funkcjonowały. Murowane, reszta była drewniana. Tutaj perspektywa jednej z ulic, ulicy Warszawskiej, w tle synagoga, do której za chwileczkę wrócimy. I scenka rodzajowa miasta, Danzygier, Mutzenmacher, dzielnica żydowska, ograniczona do konkretnych kwartałów. No, tego obrazu nie muszę tłumaczyć. Tłum ludzi napiętnowanych żółtym znakiem, ciągnących za trumną. Trumną w kierunku cmentarza, o którym dzisiaj będziemy mówić. I przejmujące zdjęcia ostatnie. Wywózka, listopad, grudzień, jak najbardziej wagonami osobowymi. Jeszcze stwarzamy pozory, że jedziemy gdzieś, będzie stacja przesiadkowa, a potem się zobaczy. I chyba najbardziej dla mnie przejmujące zdjęcie, facet w uniformie, wiadomej jakiej kondycji, i przerażona młoda dziewczyna, która coś próbuje gwałtownie tłumaczyć, ze skutkiem wiadomym. Synagoga. Dom modlitwy, studiowania Tory, nauczania, także siedziba KHU i sądów rabiniczych. 1670 rok, przypominam, przywilej Michała Kobyry Buta Wiśniewieckiego. W 1770 wymieniana, plan miasta z 1816 roku zaznacza budynki murowane, kościół, klasztor i bożnica. Prawdopodobnie wcześniej, do 1792 roku, była to bożnica drewniana.
potem jest to obiekt murowany. I tak mniej więcej budowę trzeba lokować. Koniec XVIII wieku, początek XIX, druga faza klasycyzmu w Polsce i takiż też obiekt pokazuje nam to zdjęcie. Co dzieje się dalej? Okupacja. No jakżeż. Niemcy są narodem praktycznym, a więc magazyn drobiu, zakład segregacji jaj i rozlewnia miodu na dodatek. Podobno właściciel tego interesu był Niemcem dobrotliwym, życzliwym, bronił przed wywózką, ale o wnętrze oczywiście nie dbał. Zburzenie świątyni. Świątynia przetrwała okupację. Jak mówię, była praktycznie wykorzystywana jak wielka modernistyczna synagoga w Poznaniu, zamieniona na pływalnię. Tutaj mieliśmy zakład drobiarski. W 1945 roku niewielkie uszkodzenia, doprawdy niewielkie. Trochę naruszony dach, jednakowoż świątynia przetrwała. Żydów wróciło bardzo niewielu. Nie potrafili się zorganizować, protesty nie odnosiły skutku. W 1956 roku następuje zburzenie świątyni. Jak wyglądała? Obiekt klasycystyczny, znakomitego architekta. Nie potrafię się dzisiaj jeszcze doszukać, kim był. Ale popatrzcie Państwo na proporcje, popatrzcie na jakość wykonania, na ten gigantyczny, wgłębny, klasycystyczny portyk, na spiętrzone szczyty, na proporcje tego obiektu, na rytmiczne, zróżnicowane rytm elewacji bocznych tymi takimi parami podwójnych, delikatnie zaznaczonych pilastrów. Tutaj oczywiście to jest zdjęcie powojenne Tadeusza, znanego historyka sztuki Tadeusza Przypkowskiego, który zdążył na rozbiórkę. Jeszcze zrobił zdjęcia. Tam widzimy funkcjonujący w przybudówce wówczas zakład stolarski. No, już czas rozbiórki. Stalowa lina, obalamy, podciągnięty ciągnik, a może też siłą mięśni ludzkich rozwalano świątynię. I tutaj proszę popatrzeć, no, dramatyczne zdjęcie. Kamera Przypkowskiego uchwyciła moment, no, właściwy, runięcia tego przybytku. W płycinach między pilastrami znakomite, sentymentalne, przywiodzące na myśl akwarele Vogla krajobrazy, sentymentalne krajobrazy. Cmentarz. Beit Kwarot, hebrajski dom bogów. Heilige Ort, widzisz święte miejsce. Znowu parę dat. Nabycie pola przez mieszczan z przeznaczeniem na cmentarz. 34 rok, rozszerzenie granic cmentarza, po 42 dewastacja, usunięcie macew, rozbiórka domu pogrzebowego. Ostatni pochówek, rok 1950, Clemensa Gelberta, 61 rok. Brak zastrzeżeń konserwatora odnośnie likwidacji cmentarza. Od 57 roku rośnie korespondencja. Trzeba coś z tym obiektem zrobić. 61 rok, kluczowe zarządzenie ministra gospodarki komunalnej w sprawie zamknięcia cmentarza i przeznaczenia tego terenu na potrzeby narodowych planów gospodarczych. Ta nowa mowa będzie nam dzisiaj jeszcze towarzyszyć. Nie wygasła, funkcjonuje do dzisiaj. Nic się po 89 roku nie zmieniło. Lata zaczyna się właściwa realizacja planów gospodarczych. Lata 60. i 70. Budowa kompleksu polmozbytu, dwa pozwolenia na budowę. To był sklep i duża stacja serwisowa. Nie miejcie złudzeń, nikt nie protestował. 2002 rok, wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich o wszczęcie postępowania regulacyjnego w odniesieniu do nieruchomości. Ta nieruchomość to jest ponad 3 hektary. 3 hektary 22 ary. Tak, dobrze mówię, 3 hektary 22 ary. Od tego momentu w zasadzie nic formalnie na tym terenie nie powinno się dziać. Ale jednak po 2000 systematyczna zabudowa, osoby prywatne i spółki, 6 pozwoleń. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nikt nie protestował, nie było żadnych protestów, prasa nie reagowała, nikt nie wnosił zastrzeżeń, kręciło się, jak to widziałem. Standardowo w archeologii, wysoki metalowy płot, zamknięta brama, czasami przed bramą ochroniarz. Wjeżdżają wielkie ciężarówki, koparka systematycznie działa, wyrzuca na wielotonową platformę, platforma jedzie na wysypisko śmieci w Dalanówku, metry sześcienne, groby lecą, to wszystko leci, próbujesz się zainteresować? Wchodzę,
czy mógłbym zobaczyć miejsce. Spierdalaj. Tyle. Jakież mam prawo? Żadne. Reakcji żadnych. Tak to wygląda dzisiaj na peryferiach polskiej archeologii, bo w końcu to też jest archeologia. I teraz, proszę Państwa, przejdźmy do danych statystycznych. Powierzchnia cmentarza 3,22 hektary. Powierzchnia zabudowy, którą za chwilę zobaczycie, to tylko, a może aż 0,81 hektara, 25% całości. Powierzchnia działki, o którą dzisiaj idzie, 18,13/8, 0,22 hektara, 7% całości. Ta działka, 7% całości została wpisana do rejestru. Tylko ten fragment. Mam nadzieję, że jest to otwarcie, dopiero otwarcie. Klasyfikacja zabytku. Cmentarz, miejsce pamięci, miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne. No, jeżeli w tym miejscu jest cmentarz, dobrze, miejsce pamięci ważne. Ale proszę Państwa, chyba dla tych tu zebranych na sali nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tych mniej lub bardziej skutecznych interpretacji, całość jest, poza tym, że jest pozostałością cmentarza, jest zabytkiem archeologicznym, jest cmentarzyskiem. Ja to z racji naszej zawodowej nomenklatury nazywam cmentarzyskiem kultury żydowskiej, bo w końcu tych ludzi, których tam składano, to ci ludzie tą kulturę ze sobą na miejsce zabierali do grobu. Postarałem się obliczyć, ile od tego początku XVI wieku jest tam grobów. To jest szacunek zaniżony. Wliczałem alejki, alejek nie było. Wliczałem odstępy między grobami, prawie ich nie było. Wliczałem duży plac, który zajmował miejsce, plac przedpogrzebowy, tam wjeżdżały wozy lub wchodzili żałobnicy. Wyszło mi około 6 tysięcy grobów. Również analogie polskie, analogie niemieckie. Około 6 tysięcy grobów. Ile to jest kości? 1 236 000. Każdy z Państwa i ja składamy się z 206 kości. Ile to będzie metrów sześciennych? A ile wywrotek na wysypisko w Dalanówku? Mój Boże. Straszliwe rachuby. Teraz jak to widzimy w lokacji, w kartografii? Oto pierwszy plan z 1816 roku. Strzałka wskazuje peryferię miasta i Kirkut. On już wtedy jest bardzo duży. Nieprawdą jest, że tam w Płońsku istniał wcześniejszy cmentarz. Był zawsze w tym miejscu. Jego skala i zabytek archeologiczny, o którym za chwilę o tym mówią. Druga maleńka strzałka pokazuje usytuowanie wymurowanej już wtedy synagogi i z tyłu budynków towarzyszących. Szkoły, szpitala, być może mykwy. Następny plan, który szczęśliwie zachował się w aktach parafialnych, 1861 rok. Tutaj jest już dokładnie pokazany wielobok pierwszej części, pierwszego fragmentu pierwotnego cmentarza. Jak widać, jest to dosyć rozległy wielobok. Jest jeszcze mały kwadracik, dom pogrzebowy. Wiemy z opisu starych mieszkańców, dwuizbowy, parterowy, drewniany, kryty dachówką. Znajdował się mniej więcej pośrodku granicy tej frontalnej cmentarza. I następne dwie istotne mapki. WIK 34, mapa, cmentarz jeszcze nie rozbudowany, i WIK 37, rozbudowany na wschód, ten taki języczek, który tam wygląda. No i oczywiście solidna mapa niemiecka, która dokładnie pokazuje nam zarys cmentarza w 1945 roku. Ważne zwrócić uwagę na tą warstwicę. Cmentarz był na górce. Jak ten cmentarz wyglądał? Nie był ogrodzony, był rozległy, nagrobki silnie stłoczone, od frontu dom pogrzebowy. Te groby stłoczone, przytulone do siebie, tak jakby w uścisku. O, to chyba najlepiej zachowane zdjęcie tego cmentarza. Niestety nie mamy zdjęcia lotniczego przedwojennego, bo wtedy moglibyśmy spróbować oszacować, ile tych grobów tak naprawdę zniszczono. Zdjęcie z 1959 roku. No, dramatyczna przestrzeń. Pustka. Nic. Kształt, jak Państwo już żeście zakodowali sobie te plany, bardzo wyrazisty. Z prawej strony ta część najpóźniejsza z elementami, ze śladami ekshumacji.
Otóż Niemcy zamknęli cmentarz katolicki dla swoich. Katolików, Polaków wygoniono na peryferię cmentarza żydowskiego i te peryferie tam na wschodzie właśnie pokazują wkopy ekshumacyjne po wojnie. Ta część zupełnie pozbawiona jakichkolwiek symptomów nekropolii żydowskiej, w ogóle jakiejkolwiek nekropolii. Zwracam uwagę na tą małą plamkę białą po lewej stronie, do niej jeszcze wrócimy. Cmentarz w wydaniu dzisiejszym, jak jest zapisany, przepraszam Państwa, jak jest zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego? Ano, proszę Państwa, żebym nie skłamał, no mniejsza z tym, znajdę za chwileczkę, teren przemysłowy, usług handlowych i zabudowy mieszkaniowej. Cmentarz sięgający XVI wieku. Miejsce, fragment, który upamiętniono, jest o rok 83, nie ma śladów dokumentacji. Stawiany jest miejscowa artystka plastyk, pani Anna Szalast, projektuje pomnik. Skromny, ale wydatny, inny od tych, które na prowincji trochę kiczowatych znajdujemy. Widzimy, jak wygląda. Fundacja Nissenbaumów na początku lat 90. stawia symboliczne mace. Teren cmentarza. Jak to opisywałem? Galeria Lśni, jarzą się napisy. Biedronka, Mila. To są dwa główne miejsca handlowe. Artykuły spożywcze i elektronika. Rękodzieło i wytworne markowe okrycia. Zapach perfum i mydła. Bezszelestnie sunie wózek. Alejkami. Sięgam ręką. Mandarynki i pomarańcze. Robię dwa kroki. Altman i Blumstein. Znów ruch ręki. Rama i Tymbark. Kolejny krok. Danziger i Janower. Wózek uparcie toczy się dalej. Dorsz i Krakowska, a niżej w głębi Fuchs, motyl, tasiemka. Stop, skręcamy. Chanel i Bambino. I znów to samo. Hanna, Hersch, Leiba. Zakręty, klong, krąg. Taniec życia i śmierci. Dwa w jednym. To jest wniesiony w dzisiejszą zabudowę zarys cmentarza przez geodetę uprawnionego. Pomyłka jest do 2-3 metrów, a więc niewielka przy 3 hektarów. To wszystko, co macie Państwo na czerwono i na czarno, to są obiekty, które były lub powstały. Ten fragmencik kwadratowy, te 7%, działka 18 przez 13, łamane przez 8, to jest ten teren działki z byłym, z lapidarium. Tam postawiono to, ten tak zwane lapidarium. To jest teren wpisany do rejestru zabytków. Ja jeszcze tylko chciałbym Państwu, zanim przejdę do końcówki, chciałbym Państwu przetoczyć fragmenty, do których jestem bardzo przywiązany. Należy wyznaczyć miejsce na terenie byłego cmentarza na lapidarium o powierzchni od 15 do 20 metrów kwadratowych. No hojna władza, 3 hektary, 15-20 metrów kwadratowych. Z nagrobków koniecznie akcent plastyczny z tablicą, zieleń ozdobna. Koszty budowy i ekshumacji ponosi nabywca. Wzywa się osoby zainteresowane ekshumacją. Kogo? Nadmienia się, że żadne pretensje i reklamacje złożone po upływie podanego terminu nie będą uwzględniane. I teraz dalej. Teren obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej. Ostatni wpis do planu 2015 rok. Pracujemy, budujemy, rozwijamy się. I dalej określenia, z którymi niekoniecznie się godzę, a które funkcjonują. Szalenie ważne. To, co będę mówił, dla Państwa jest zrozumiałe, ale ci zewnętrzni niekoniecznie chcą rozumieć. Istniejąca część dawnego cmentarza. To o tej działce. Istniejąca, a tamten cmentarz nie istnieje. Jeżeli zdewastowano, to 25%. A i to były to hale, więc w środku te groby są. Miejsce pamięci jest niewielką częścią zlikwidowanego cmentarza. Cmentarz został zamknięty, a nie zlikwidowany. On istnieje. Należy stwierdzić, że sprawą drugorzędną staje się zasięg dawnych pól grzebalnych i przeprowadzenia ekshumacji. Drugorzędną? Przecież ten cmentarz cały czas jest. Podziemne miasto grobów, jemu należy się szacunek i on jest najwyższą wartością. Nie pomnik,
który trzeba chronić. Nie ma cewy, które są, te macewy, które są kopiami. W wojsku w każdym miejscu je można ustawić. To nie znaczy, że nie powinny stać tam, powinny stać tam. Ale celem głównym, istotą jest ochrona całego cmentarza. I teraz, proszę Państwa, konflikt, który wybucha. Wybucha na zasadzie lege artis. Poprzednie zgody, teren przemysłowy, inwestor trochę naiwnie kupuje teren zgodnie z prawem, z planem zagospodarowania przestrzennego, tak jak poprzednicy. Chce się budować. No na Boga, przecież tam jest pomnik na fragmencie cmentarza, ale ten cmentarz istnieje. No dobrze, zwraca uwagę samorządowi, z którym współpracował. Panowie, ale no, jest lapidarium. Spokojnie działaj, my to z Żydami załatwimy. Kolosalna naiwność. Jak? Co prawda istnieją obietnice, zwrócimy wszystko, zwrócimy nawet teren, po którym trasa szybkiego ruchu siódemka do Gdańska biegnie. Ciekawe jak. Co dzieje się dalej? Rozmawiam z każdą stroną tego konfliktu. Nikt nie jest winny. To on, to tamten. Ja? Nigdy w życiu. Wychodzi na to, że jedyną osobą winną jest Marek Gerlach. Dlaczego? Ano w 76 roku, kiedy buldowano pole Mozbyt, dano mi znać, że wychodzą jakieś szczątki. Ja jeszcze w geografii Płońska nie byłem zorientowany. Pobiegłem tam, rzeczywiście jest grób. W grobie jest płótka. W wykopaliskach, o których wspominał Marek Piotrowski, tych pierwszych mojego ojca, jako berbeć paroletni uczestniczyłem i te kłódki pamiętałem. Od razu skojarzenie. Mówię, panowie, przerwijcie, pobiegnę po aparat, po rysownicę, chcę zrobić dokumentację. Wyciągnąłem kłódkę, tą kłódkę mam, jest w muzeum w Ciechanowie. Kiedy wróciłem na miejsce, bulgotał beton. Jestem winny. Powinienem nie raz, nie dwa reagować. Tego nie zrobiłem, dlatego to we mnie do dzisiaj siedzi. I teraz dlatego moja sugestia. Trzeba wpisać to do rejestru zabytków, a bodaj do ewidencji gminnej. Samorząd tego nie zrobił, mógł. Wszystkie służby mogły, samorządowe, takie inne, państwowe, wszystkie mogły, nikt nie zrobił. Trzeba to zrobić. Przygotowujemy z geodetą uprawnionym panem Gronowskim kartę zabytku, z ewidencji zabytku archeologicznego. Wszyscy ją znają. Mam nadzieję, że konserwator, nowy czy inny, uzna to i wprowadzi do ewidencji. Robię to. Niepotrzebne pieniądze, da się to zrobić i bez tego. I teraz, proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz. Co robić z takimi miejscami, gdzie albo już jest zabudowa w pełni, albo zabudowa trwa, jak je upamiętniać? Na koniec, już, na koniec pokażę Państwu, zrobiłem z moimi młodymi architektkami, koleżankami symulację tego, jak mimo inwestycji miejsce pamięci powinno wyglądać. Anachronizm, tablica, pomniczek, to jest XIX wiek. Dzisiaj musimy przemawiać do emocji. Inaczej nic nie będzie, mało kto czyta, młodzież ma to wszystko gdzieś. Nie może być to sama tablica. Jak to wygląda? Ano pokażemy. Aha, żeby była jasność, można było zamienić działkę w mieście na inną działkę, oddać inwestorowi w zamianie, bo taki był zamiar. To taka działka przy innym centrum handlowym. Bardzo szybko ją sprzedano. Hokus pokus nie ma za 1/3 ceny. Nikomu tak naprawdę nie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Pomniczek, który był, to był inny pomnik w 1946 roku przez ocalałych Żydów postawiony swoim współwyznawcom z dramatycznym inskrypcją męczennikom bestii hitlerowskiej. I teraz jak powinno to miejsce być upamiętniane? To nie może być tablica, to musi być mauzoleum. To mauzoleum, tak jak je widzę, płońskie mauzoleum, żyjące w mojej i koleżanek imaginacji, powinno składać się z trzech stref. Bramy symbolicznej, odgradzającej od codzienności, galerii wspomnień, słowo i obraz oraz ogrodu pamięci, cienie przeszłości, ściana milczenia, dom życia wiecznego. Wchodzimy. To, co Państwo widzicie, jest abstraktem. Nie ma. To jest hala, która mogłaby powstać, czy też nie powstanie. Zakładamy, że powstała. Widzicie Państwo ścianę, na której jest symbol, menora. Nawiązanie do drzewa. Drzewo jest symbolem odradzającego się życia. Jest też symbolem spokoju w raju.
Napis: Cmentarz żydowskich społeczności żydowskiej w Pońsku 1525-1942. Powściągliwie, oszczędnie, skromnie. Ale jest inny akcent. Z prawej strony odgradzamy się od centrum handlowego za pomocą otwartej stronicy mozaiki. To jest oczywiście motyw z Chagalla, przypadkowy. Chodziło mi o to, że ta mozaika mogłaby w sposób trochę baśniowy, trochę kolorowy, trochę oderwany od tragedii, pokazać, jak takie miasteczko żydowskie funkcjonowało kiedyś. Wchodzimy. To jest rzeczona galeria przypomnień. Ciąg fotogramów, które państwo widzieliście, które wprowadza w klimat, pokazuje, w Płońsku nie ma muzeum, pokazuje historię. I z prawej strony odpowiednio dobrane cytaty z pięcioksięgu, może z literatury pięknej, związanej z tym środowiskiem. Tutaj widziałbym współpracę ze szkołami izraelskimi, z ludźmi z tamtej strony, którzy potrafią to pokazać. Wchodzimy do miejsca głównego, czyli do miejsca, do ogrodu pamięci. Tu mamy tylko twarze. Po prawej stronie mamy ogromną ścianę, na której uwiecznione są wszystkie nazwiska dające się zidentyfikować Żydów polskich. I te w szparach, tak zwane kwitle, to państwo wiecie, co to jest, życzenia, modlitwy. Niech ktoś młody przyjdzie, niech tam zadumany takie życzenie czy modlitwę swoją własną złoży. Twarze. I rekonstrukcja, tylko rekonstrukcja, bo macew tam nie ma, tego fragmentu cmentarza, który znacie ze zdjęcia. Jak to mogłoby wyglądać w nocy? Tak właśnie. Tak. I oczywiście cały teren cmentarza musi być oznaczony granicznymi słupami. Tutaj w nocy propozycja takiego słupa. I proszę państwa, zakończenie. Nazywam to zdjęcie śmiejący się chłopiec. W 1940 roku oficer żandarmerii Horst Lercer z kamerą Leica i kliszą Agfy przez 5 minut filmował żydowskie getto. Pokazywał twarze, pokazywał ludzi, niektórzy zdejmowali czapki, bo tak trzeba. W pewnym momencie oko kamery wyłowiło tego chłopca. W jakiejś suterenie drewnianej, ściana biedna, między nogami ludzi, kamera uchwyciła tego chłopca. Patrzył ufnie. Czy wiedział, co go czeka? Jakie miał marzenia? I tak sobie myślę, że w spopielonych marzeniach tego chłopca powinniśmy szukać wspólnej drogi, tej dawnej i tej ścieżki na przyszłość. Porozumienia, przyjaźni, może nawet miłości, tak jak kiedyś. Dziękuję państwu za uwagę.